Złotoryja to niewielkie 15-tysięczne miasteczko na Dolnym Śląsku, położone w odległości 90 km od Wrocławia. Jak sama nazwa mówi, przed laty wydobywano tu złoto i miało to miejsce już w XII wieku. Złotoryja jest też pierwszym polskim miastem, które otrzymało prawa miejskie, a było to w 1211 roku za sprawą księcia Henryka Brodatego. Choć tradycja wydobywania w Złotoryi złota nie przetrwała długo, to w latach 20. XX wieku próbowano przywrócić tę działalność w mieście. Niestety bez powodzenia. Choć obecnie miasto leży w województwie dolnośląskim, to przed reformą administracyjną należało do województwa legnickiego. I to właśnie w Złotoryi wychowywała się bohaterka dzisiejszego odcinka, Agnieszka Wójtowicz. Z czasem rodzina przeniosła się do miejscowości oddalonej od miasta o 20 km, jednak z miasteczkiem nadal byli związani choćby sentymentem. Sprawa, którą dzisiaj przedstawiam, jest wielowątkowa. Postaram się ją opowiedzieć w taki sposób, by wszystko było jak najbardziej zrozumiałe. W tej opowieści towarzyszy mi syn Agnieszki, Kamil Wójtowicz, któremu z tego miejsca dziękuję za współpracę oraz pomoc w ustaleniu pewnych faktów. Celem stworzenia tego odcinka jest dotarcie do świadków, osób, które będą w stanie pomóc w ustaleniu sprawców tej brutalnej zbrodni, do której doszło na mamie Kamila, Agnieszce Wójtowicz. Ale zacznijmy od początku. Agnieszka Wójtowicz urodziła się 5 czerwca 1976 roku. Jej rodzice, Sabina oraz Stanisław, mieli troje dzieci. Poza Agnieszką posiadali również dwóch synów. Obaj byli młodsi od Agnieszki. Robert o rok, a Przemek o 3 lata. Agnieszka chodziła do szkoły podstawowej numer 3 przy ulicy Wilczej w Złotoryi. Po skończeniu podstawówki kontynuowała edukację w jednym z liceów w Legnicy, ale nie skończyła go. Jako nastolatka Agnieszka była dość imprezową dziewczyną, lubiła się bawić, miała mnóstwo koleżanek i kolegów, a szkoła nieszczególnie ją interesowała, dlatego z uwagi na ciągłe nieobecności oraz słabe oceny nastolatka została relegowana ze szkoły. Z początkiem 1994 roku okazało się, że 17-letnia Agnieszka jest w ciąży. Nie chciała jednak powiedzieć, kto jest ojcem dziecka. W czerwcu dziewczyna skończyła 18 lat, nadal mieszkała z rodzicami i była już w 6. miesiącu ciąży. Kamil urodził się we wrześniu 1994 roku i wydawało się, że Agnieszka ustatkuje się, zrezygnuje z imprez i zajmie się dzieckiem. Jednak tak wczesne macierzyństwo musiało być dla niej bardzo trudne, nie była na nie gotowa. Bardzo kochała oczywiście swojego synka, ale czasami nie dawała sobie rady w opiece nad nim. Była jednak przy niej mama, babcia Kamila i zawsze chętnie pomagała w opiece nad wnukiem. Życie płynęło rodzinie Wójtowiczów w miarę spokojnie, aż do czasu, kiedy brat Agnieszki zginął tragicznie. W 1995 roku 18-letni wówczas Robert utonął i była to ogromna tragedia dla całej rodziny. Młody chłopak wybrał się z kolegami nad jezioro do Krzeniowa w lipcu 1995 roku i ta wyprawa zakończyła się śmiertelnym wypadkiem. Z całą pewnością sytuacja ta była bardzo trudna dla całej rodziny. Śmierć każdego człowieka powoduje ból, ale strata syna czy brata, który ma zaledwie 18 lat, wydaje się być wręcz niesprawiedliwa. Robert Wójtowicz, który nazywa się zresztą tak samo jak zaginiony również w 1995 roku
student z Krakowa, został pochowany na jednym z lokalnych cmentarzy. Na jego nagrobku znajduje się zdjęcie, które cały czas przypomina bliskim o tym, że chłopak odszedł tak młodo. Czas mijał. Rodzina próbowała sobie poradzić ze stratą bliskiego. Dla Agnieszki również utrata młodszego brata była ogromną tragedią. Być może ta śmierć ją przytłoczyła, była dla niej za trudna i przypuszczalnie to było powodem, dla którego coraz więcej czasu spędzała poza domem. Agnieszce zdarzało się wyjeżdżać gdzieś ze znajomymi na kilka dni i zostawiać syna pod opieką rodziców. Nie wiadomo, gdzie wówczas przebywała, zawsze jednak wracała do dziecka, do rodziców i obiecywała, że więcej tego nie zrobi. No jedni mówią, że nie była jakaś tam zła, ale babcia mówiła też, że no potrafiła nawet wyjść, no nie wiem, no parę dni mogły jej nie było w domu. Lubiała imprezować trochę i gdzieś to ją chyba zgubiło. Szybko też w sumie 18 lat dziecko, nie? Latem 1998 roku Agnieszka Wójtowicz miała 22 lata i zbliżały się czwarte urodziny jej syna Kamila. W sierpniu tamtego roku rodzice zaczęli namawiać córkę do tego, by poszła do szkoły, do liceum dla dorosłych lub innej szkoły, co mogłoby pomóc jej w zdobyciu pracy w przyszłości, a ponieważ w tamtym czasie nie pracowała i nie uczyła się. Agnieszka nie była zadowolona z tego, czego wymagali od niej rodzice. Pewnego dnia w sierpniu 1998 roku Agnieszka po prostu wyszła z domu i do niego nie wróciła. Według jej mamy wcześniej nie doszło między nimi do żadnej kłótni. Po prostu córka wyszła z domu jakby nigdy nic. Nie zabrała ze sobą ani ubrań na zmianę, ani też pieniędzy. Nie miała przy sobie również dowodu osobistego, ponieważ zgubiła go kilka tygodni wcześniej. To nie było żadnej kłótni, tylko po prostu, jakby to nie babcia opowiadała, to po prostu była na spacerze z nią, później wróciły z tego spaceru, no i nic tam nie zapowiadało, że ona wyjdzie z domu, po prostu no, miała iść zaraz spać czy coś, ale tam babcia gdzieś poszła do łazienki coś tam robić, mówi, że wyszła, a jej już nie było po prostu w domu. Z ustaleń rodziny wynika, że Agnieszka udała się wówczas do Złotoryi, do mężczyzny o imieniu Andrzej. Spędziła u niego kilka dni, ale jaka była między nimi relacja, dlaczego pojechała akurat do niego i ile dokładnie czasu z nim spędziła? A tego niestety rodzina Agnieszki nie wie. Do dzisiaj i już się nie dowie, ponieważ jak udało im się ustalić, Andrzej już nie żyje. Początkowo rodzice założyli, że jest to kolejna ucieczka z domu, że 22-latka wróci za jakiś czas, dokładnie tak jak to wcześniej bywało. Wiadomo było też, że przyjaźniła się z niejakim Tomkiem z Legnicy, ale rodzice Agnieszki, pani Sabina i pan Stanisław Wójtowiczowie, nie znali jego nazwiska ani adresu, dlatego nie udało im się do niego dotrzeć. Kamil bardzo chciałby, żeby pan Tomasz skontaktował się z nim, ponieważ chciałby z nim porozmawiać. O kontakt prosi zresztą wszystkich znajomych swojej mamy. Wreszcie po jakimś czasie rodzina dowiedziała się, że Agnieszka przebywa właśnie u wspomnianego wcześniej Andrzeja w Złotoryi. Jednak gdy do niego dotarli, Agnieszki już tam nie było. Jakaś kobieta, sąsiadka Andrzeja, opowiadała, że pamięta Agnieszkę. Twierdziła, że widywała ją w okolicy, no ale pewnego dnia pod koniec sierpnia Agnieszka wsiadła do jakiegoś ciemnego samochodu, prawdopodobnie czarnego, który podjechał pod dom Andrzeja. Od tego czasu sąsiadka nie widziała już mamy Kamila. Kim był kierowca tego samochodu? Czy był sam? Skąd pochodził i dokąd pojechał? A tego
nie wiadomo. Zakładając oczywiście, że słowa świadka są wiarygodne i ta sytuacja miała miejsce. Jest jeszcze jedno pytanie. Czy rzeczywiście Agnieszka zniknęła zaraz po tym, kiedy wsiadła do tego samochodu, czy sąsiadka po prostu nie widziała, kiedy kobieta wróciła? W każdym razie jest to ostatni moment, kiedy ktoś widział Agnieszkę Wójtowicz. Ten ciemny samochód natychmiast skojarzył się pani Sabinie ze zdarzeniem, które miało miejsce na kilka tygodni przed zaginięciem jej córki. Otóż pewnego dnia kobieta przechadzała się uliczkami na swoim osiedlu i wówczas podjechał do niej ciemny samochód. Jakiś mężczyzna siedział w pojeździe, zapytał wówczas kobietę, czy zna Agnieszkę Wójtowicz. Kobieta od razu zorientowała się, że coś tu nie gra. Pomyślała, że być może córka ma jakieś kłopoty, dlatego zaprzeczyła. Powiedziała, że jej nie zna. Gdy wróciła do domu, opowiedziała córce o tej sytuacji i Agnieszka była tym wyraźnie zaniepokojona, ale nie zdradziła mamie, kim był ten mężczyzna w pojeździe i czego od niej chciał. Młoda kobieta musiała się jednak poważnie przestraszyć, ponieważ na jakiś czas zabrała swojego syna i ukrywała się z nim u kogoś z rodziny. Sytuacja więcej się nie powtórzyła, a dziewczyna zaginęła kilka tygodni później. Według świadka wsiadła również do ciemnego samochodu. Czy mogła odjechać z tymi samymi ludźmi, którzy wcześniej jej szukali? Tego do dziś nie wiemy. Czas mijał, a Agnieszka nie wracała do domu. Dziadkowie skupili się na opiece nad 4-letnim wnukiem. Kamil bardzo często pytał o mamę, tęsknił za nią, a babci pękało serce, bo nie potrafiła małemu wnuczkowi wytłumaczyć powodu, dla którego jego mama go opuściła. Sama zresztą też tego nie wiedziała. Tak mijały tygodnie, a Agnieszka nie dawała znaku życia. Nadszedł rok 1999. To właśnie w tym roku, po wielu miesiącach od ucieczki Agnieszki, do jej rodziców przyszła kartka z pozdrowieniami, widokówka o treści: pozdrowienia z żywca przysyła Agnieszka. Niedługo przyjadę. I kartka rzeczywiście została nadana w żywcu. Problem w tym, że pani Sabina była przekonana, że to nie jej córka napisała te słowa na odwrocie widokówki. To nie był charakter pisma Agnieszki. Co więcej, na pocztówce znajdowały się plamy przypominające krew. Wówczas kobieta bardzo poważnie się zaniepokoiła, zaniosła widokówkę na policję, chcąc zgłosić również zaginięcie córki. Rodzina twierdzi, że nie spotkali się z życzliwym przyjęciem. Policjant nie chciał przyjąć zgłoszenia o zaginięciu, twierdząc, że od wyjścia Agnieszki z domu minęło zbyt wiele czasu. Co ciekawe, kartka została zaadresowana na Złotoryję, a rodzina mieszkała od kilku lat poza miastem, 20 km od Złotoryi. Agnieszka mieszkała w tej wsi jeszcze przed swoim zaginięciem, znała adres rodziców. Kartka dotarła do Wójtowiczów tylko dlatego, że trafiła w ręce znajomej listonoszki ze Złotoryi, która przekazała pani Sabinie przesyłkę mimo błędnie zapisanego na niej adresu. Latem 1999 roku rodzina i znajomi Agnieszki Wójtowicz oglądali jeden z odcinków telewizyjnego biura śledczego. Prowadzący Bronisław Cieślak opowiedział wówczas historię zabójstwa kobiety o nieznanej tożsamości. Do zbrodni miało dojść na przełomie 1998 i 1999 roku w Międzybrodziu Bialskim koło Żywca. Zamordowana kobieta miała około 23-25 lat, posiadała bliznę pooperacyjną po cesarskim cięciu. Zrekonstruowana twarz zamordowanej kobiety NN przypominała zaginioną Agnieszkę Wójtowicz. Rodzina kobiety skojarzyła to zabójstwo również z tym, że otrzymali kartkę z żywca, a Międzybrodzie Bialskie, gdzie odkryto zwłoki, znajduje się właśnie koło tego miasta.
Zaniepokojeni ponownie udali się na policję, prosili o przeprowadzenie badań porównawczych DNA, jednak otrzymali odpowiedź odmowną. Nikt nie spodziewał się, że zaginiona w Złotoryi Agnieszka może być ofiarą zabójstwa w oddalonym o 350 km Międzybrodziu Bialskim. Rodzina była niemal pewna, że tamtą zamordowaną kobietą jest Agnieszka, jednak wówczas, w 1999 roku, nie udało się tego potwierdzić. Kamil wspomina, że również w Zgorzelcu był przypadek śmierci kobiety NN, która posiadała bliznę po cesarskim cięciu, ale kobieta ta została później zidentyfikowana i wykluczona. Przez lata rodzina i znajomi Agnieszki zastanawiali się, czy kobieta NN z Międzybrodzia to ich bliska. Lata mijały, a o zaginionej kobiecie nadal nikt nic nie wiedział. Kamil dorastał bez mamy, nie znając również swojego ojca. Wielokrotnie zastanawiał się, jak mógłby odnaleźć mamę. Myślał o niej codziennie i zastanawiał się, co mogło się z nią stać. Bał się, że kobieta może nie żyć. Uważał jednak, że gdyby żyła, na pewno by się z nim skontaktowała. Nie wiedział, co może zrobić, jak zabrać się za poszukiwania. Podstawowym problemem było to, że nie posiadał żadnego zdjęcia swojej mamy. Nie miał nawet pojęcia, jak wyglądała. Według wspomnień pani Sabiny, Agnieszka bardzo nie lubiła, kiedy ktoś robił jej zdjęcia, a wszystkie, które robiono bez jej zgody, niszczyła zaraz po wywołaniu. Mimo tak istotnej przeszkody, jaką był brak fotografii, Kamil postanowił zamieścić na Facebooku post o zaginięciu mamy i po pewnym czasie odezwali się do niego znajomi Agnieszki, którzy przekazali mu 3 fotografie. Chłopak wreszcie dowiedział się, jak wyglądała jego mama. Ja zawsze o niej myślałem. No, mówię, ten moment taki właśnie nastąpił rok temu, gdzie postanowiłem naprawdę ją tak spróbować odszukać, nie? Wcześniej, no to mówię, nie miałem nawet jakiegoś punktu zaczepienia, nawet tego zdjęcia, bo żeby coś do internetu, żeby ten, no to jakieś zdjęcie, no nie miałem nawet tego, no jak już ten partner dał mi te zdjęcia, no to jakoś tak postanowiłem, a może się uda. Kiedy Kamil miał już wreszcie zdjęcia, zgłosił się do nieżyjącego już dziennikarza śledczego oraz prezesa Fundacji Na Tropie, pana Janusza Szostaka. Pan Janusz opisał historię zaginięcia Agnieszki w dniu 24 stycznia 2021 roku. W tym samym czasie Kamil poprosił o pomoc również facebookową stronę Zaginieni przed laty. Był wspierany również przez redaktora magazynu kryminalnego 997 pana Szymona Wochala. Kiedy na stronie Zaginieni przed laty pojawił się post o Agnieszce, w ciągu zaledwie kilku godzin od opublikowania informacji odezwał się w komentarzach redaktor strony bez przedawnienia, pan Hubert Kordos, który zauważył podobieństwo oraz opis Agnieszki Wójtowicz do zwłok NN znalezionych 15 maja 1999 roku w Międzybrodziu Bialskim koło Żywca. Pan Hubert miał dokładnie to samo skojarzenie, co 22 lata wcześniej rodzina i znajomi Agnieszki. Tym razem udało się przeprowadzić badania DNA. Po kilku miesiącach nadeszły wyniki i potwierdziły one przypuszczenia pani Sabiny Wójtowicz sprzed 22 lat, że kobieta NN, zamordowana w Międzybrodziu Bialskim, była jej zaginioną od wielu lat córką i matką Kamila, Agnieszką Wójtowicz. Zapytano o to, jak czuł się, kiedy dowiedział się, że zamordowaną kobietą jest jego mama, Kamil odpowiedział, że z jednej strony poczuł ulgę. Oczywiście do końca miał nadzieję, że jego mama żyje, ale syn Agnieszki uważa, że zdecydowanie lepiej jest dowiedzieć się nawet tej najgorszej prawdy, niż żyć w ciągłej niepewności i zastanawiać się, czy bliska osoba zaginiona
żyje, czy potrzebuje pomocy, gdzie może przebywać. Teraz chłopak może chociaż pójść na cmentarz, zapalić mamie znicz, pomodlić się za duszę zmarłej. Wcześniej, nawet idąc ulicą, zastanawiał się, czy mijana kobieta nie jest jego matką, bo przecież nawet nie wiedział, jak wyglądała, nie miał żadnego jej zdjęcia. W jakich okolicznościach doszło zatem do zabójstwa Agnieszki Wójtowicz? Przenieśmy się ponownie do roku 1999. Jest sobota, 15 maja 1999 roku. Pewne małżeństwo wybiera się do Międzybrodzia Bielskiego koło Żywca w okolice jeziora Międzybrodzkiego. W czasie spaceru przy ulicy Łaski oglądają jeden z domków letniskowych, których w tej okolicy jest całe mnóstwo. Budynek jest nowy, w zasadzie jeszcze nawet niedokończony. Właściciel wybudował go, ale praktycznie z niego nie korzystał. Dom stał pusty na uboczu. Właściwie to właśnie tu kończyła się droga dojazdowa. Nie było łatwo dotrzeć do tego miejsca. Małżeństwu z pewnością podobała się ta okolica. Cisza, spokój, prawdziwie sielskie klimaty. Międzybrodzie jest niezwykle atrakcyjne turystycznie. Spore jezioro, lasy, góry, świeże powietrze. Idealne miejsce na spędzenie urlopu. Małżeństwo oglądało dom i w pewnym momencie mężczyzna postanowił sprawdzić również przydomowe szambo. Zagląda zatem do środka i z przerażeniem stwierdza, że na dnie zbiornika znajdują się ludzkie zwłoki. Odwrócone twarzą do wody. Po dokonaniu tego odkrycia natychmiast zaalarmował policję z najbliższego komisariatu w Gilowicach. Sprawę szybko przejęli kryminalni z Żywca i rozpoczęto oględziny miejsca odkrycia ciała. Zwłoki należały do młodej kobiety. Została ona zamordowana, a do zbrodni prawdopodobnie doszło w zupełnie innym miejscu. Teren działki, na której znajdowało się ciało, nie był ogrodzony, dlatego każdy mógł mieć do niego swobodny dostęp. Inaczej ma się jednak kwestia samego dotarcia do tego miejsca. Wiele wskazuje, że osoba, która podrzuciła zwłoki, musiała być wcześniej w tym miejscu, musiała znać okolice, ponieważ posesja znajduje się na uboczu. Bardzo trudno było tam trafić. Ponadto ktoś musiał też posiadać wiedzę o tym, że właściciel nie przebywa na swojej działce. Sekcja zwłok nie pozwoliła na określenie przyczyny śmierci ze stuprocentową pewnością. Na głowie kobiety znajdował się zawiązany worek foliowy, zatem mogła ona zostać uduszona poprzez odcięcie dopływu powietrza. Druga opcja zakładała, że do worka rozpylono jakąś trującą substancję i mogło dojść do zatrucia poprzez wdychanie trujących oparów nieznanej substancji. Natomiast trzecią opcją było uduszenie, na przykład rękoma. Na głowie kobiety znajdowało się spore nacięcie skóry, która pod wpływem wilgoci odwarstwiła się i mogło tu dojść nawet do próby oskalpowania kobiety, jednak patolog nie był w stanie stwierdzić, czy doszło do tego jeszcze za życia kobiety, czy też już po jej śmierci. Przypuszczalnie kobieta została również zgwałcona przed śmiercią. Ofiara miała pełne uzębienie, cechą charakterystyczną była natomiast blizna na brzuchu. Prawdopodobnie powstała na skutek cesarskiego cięcia. Zakładano więc, że w przeszłości rodziła. Trudno było również określić wiek ofiary, ale po kilku badaniach ustalono, że mogła mieć mniej więcej 23 do 28 lat. Wiek kobiety z uwagi na daleko posuniętą fazę rozkładu był bardzo trudny do ustalenia. Wiadomo też, że kobieta mogła przebywać w wodzie kilka miesięcy, nawet do pół roku. Zatem do zbrodni mogło dojść mniej więcej w okolicach grudnia 1998 roku. W niewielkiej odległości od miejsca znalezienia ciała odkryto kilka przedmiotów, które mogły należeć do zamordowanej kobiety i były to spodnie oraz sweter, bilety komunikacji miejskiej z Kent,
Ponadto znaleziono również zużytą prezerwatywę i niedopałki papierosów, które mogły być pozostawione przez sprawców, a także włosy. Dzięki metodzie superprojekcji udało się odtworzyć prawdopodobny wygląd kobiety i stworzyć jej portret. Sprawę przedstawiono w 1999 roku w telewizyjnym biurze śledczym, gdzie pokazano portrety, opisano wygląd kobiety i to właśnie w tym programie bliscy Agnieszki po raz pierwszy dowiedzieli się o zwłokach NN z Międzybrodzia Bialskiego i od początku podejrzewali, że zamordowaną kobietą może być właśnie ich bliska. Kobieta NN została opisana w następujący sposób. Wiek około 23-35 lat, wzrost 1,65 m, średniej budowy ciała. Włosy długie, ciemne blond, proste, farbowane na kasztanowe. Przypuszczano, że w jednym z pobliskich domków mogła odbywać się impreza, w której kobieta brała udział i wówczas doszło do tragedii. Oznaczałoby to, że mogło być co najmniej kilkoro świadków tej zbrodni, ale to oczywiście tylko przypuszczenie. Do zbrodni mogło przecież dojść również w innym miejscu. W odcinku telewizyjnego biura śledczego Bronisław Cieślak apelował do osób, które mogłyby pomóc w identyfikacji kobiety lub wskazać sprawców tej zbrodni. Śledztwo zostało umorzone w listopadzie 1999 roku z powodu niewykrycia sprawcy lub sprawców zbrodni. Dziś wiemy już ze stuprocentową pewnością, że zamordowaną kobietą była Agnieszka Wójtowicz, ale do identyfikacji doszło po ponad 22 latach od zbrodni. W międzyczasie kobieta została pochowana w bezimiennym grobie w Międzybrodziu Bialskim, którym to grobem opiekowała się lokalna społeczność, ale przede wszystkim pani Władysława Rączka, emerytowana listonoszka. To ona również doprowadziła do tego, że na grobie postawiono również pomnik z krzyżem. Kobieta zorganizowała zbiórkę wśród parafian i dzięki temu kamieniarz postawił na międzybrodzkiej nekropolii nagrobek dla zamordowanej. W ubiegłym roku ciało Agnieszki Wójtowicz zostało ekshumowane i kobieta została pochowana w Złotoryi w jednym grobie z młodszym bratem, który zginął tragicznie w 1995 roku. Zatem państwo Wójtowiczowie pochowali dwoje z trojga swoich dzieci. Policjanci z Żywca powrócili do sprawy po tym, jak ofiara zbrodni została zidentyfikowana. Wszystkie aktualne działania objęte są jednak tajemnicą śledztwa. Sprawą zajmuje się prokuratura rejonowa w Żywcu. Do bardzo interesujących informacji w tej sprawie dotarł pan Janusz Szostak, który na prośbę Kamila postanowił spróbować ustalić, co mogło stać się z Agnieszką Wójtowicz. Pan Janusz Szostak poczynił pewne zaskakujące ustalenia. Otóż w czasie dziennikarskiego śledztwa dotarł do świadków, którzy opowiedzieli mu przebieg sylwestrowej nocy w 1998 roku. Pewna kobieta z Międzybrodzia pamięta, że tamtej nocy do jej domu zapukał jakiś mężczyzna. Był młody, wyglądał na wystraszonego. Powiedział, że przyjechał taksówką z Żywca, ponieważ jego dziewczyna zadzwoniła do niego i powiedziała mu, że jest w niebezpieczeństwie. Przekazała, że znajduje się na przystani w Międzybrodziu i chłopak chciał się do tego miejsca dostać. Przystań znajdowała się około 500 metrów od domu, do którego chłopak przyszedł. Kobieta, która otworzyła mu drzwi, wskazała drogę do przystani i wówczas młody mężczyzna udał się w tamtą stronę. Jednak 5 godzin później, nad ranem, mężczyzna ponownie zapukał do drzwi tego samego domu. Był zdenerwowany i płakał. Według słów młodej kobiety miał wówczas mówić: oni ją mordują. Był tak roztrzęsiony, że nie był w stanie powiedzieć ani kto, ani kogo mordują. I wówczas kobieta powiedziała mu, że powinien udać się na znajdujący się w pobliżu posterunek policji.
Wskazała mu drogę, ale nie wie, czy mężczyzna tam dotarł. To, co ustalił pan Janusz Szostak, to fakt, że chłopak, wówczas około 25-letni, chodził jeszcze dalej od domu do domu i prosił również innych ludzi o pomoc. Kilka miesięcy później w Międzybrodziu znaleziono ciało niezidentyfikowanej kobiety. Jak się po latach okazało, była to Agnieszka Wójtowicz. Już wówczas, w 1999 roku, mieszkańcy skojarzyli odnalezienie ciała z sytuacją z ostatniego Sylwestra. Do dziś nie wiadomo, kim był młody mężczyzna, który wówczas przyjechał taksówką z Żywca. Dla policji bardzo ważne jest, żeby do niego dotrzeć. Dlatego jeśli nas dziś słyszy, bardzo prosimy, by skontaktował się najlepiej z Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach. Może również odezwać się do mnie anonimowo na adres mailowy podany pod odcinkiem. Prosimy również o kontakt wszystkie inne osoby, które mogły być świadkami wydarzeń tamtej nocy. Wszyscy, którzy cokolwiek widzieli lub słyszeli. Osoby, do których domów przyszedł, zapukał wspomniany mężczyzna. Wszystkie informacje będą w tej chwili pomocne, a może jest takie prawdopodobieństwo, by dotrzeć do taksówkarza, który przewoził tego mężczyznę i pamięta, skąd go wiózł albo dokąd go odwoził. Jest jeszcze jedna informacja, która pojawiła się w dziennikarskim śledztwie pana Janusza Szostaka. Otóż pewna kobieta napisała do dziennikarza i opowiedziała mu o sytuacji, która miała miejsce w 1998 roku. Kobieta miała wówczas 19 lat. Jak sama siebie opisała, była podobna do Agnieszki. Ten sam typ urody. Jechała autobusem z Bielska Białej do Żarnówki Małej, miejscowości położonej w odległości zaledwie 1,5 kilometra od Międzybrodzia. Kiedy wysiadała na przystanku, wysiadł na nim również pewien mężczyzna. W autobusie bacznie się jej przyglądał i kobieta bała się, że pójdzie za nią. Kiedy jednak oddalała się z przystanku autobusowego, zauważyła, że człowiek ten poszedł w zupełnie innym kierunku. 19-latka ruszyła z przystanku, minęła zaporę i szła dalej w kierunku ośrodka wczasowego Marylany. W pewnym momencie jednak mężczyzna z autobusu wyskoczył nagle na drogę i zaatakował 19-latkę. Najpierw uderzył ją pięścią w twarz, pobił ją, a kiedy na ziemi znalazł kamień, zaczął uderzać nim dziewczynę w głowę. Następnie próbował ją zgwałcić, ale w tym momencie nadjechał jakiś samochód i napastnik został spłoszony. Przypadkowi ludzie uratowali dziewczynę. Napastnik został później za tę napaść skazany na 0,5 roku więzienia. Dziś dorosła już kobieta, a wówczas 19-latka, która padła ofiarą tego napastnika, zastanawia się, czy ten sam człowiek nie stoi za zabójstwem Agnieszki Wójtowicz. Babcia Kamila, pani Sabina, boi się o swojego wnuka i o jego dzieci. Nie wiadomo, kto zabił Agnieszkę i czy ta osoba nie jest niebezpieczna. Ale Kamil nie poddaje się i zależy mu na znalezieniu zabójcy mamy. Wie, że tylko skazanie sprawcy czy też sprawców tej zbrodni przyniesie mu ulgę oraz poczucie bezpieczeństwa. W tej sprawie pozostaje mnóstwo pytań bez odpowiedzi. Gdzie Agnieszka przebywała w trakcie swoich poprzednich ucieczek z domu i z kim spędzała czas? Co się z nią działo między sierpniem 1998 roku, kiedy wyszła z domu, a dniem jej śmierci, czyli prawdopodobnie 31 grudnia 1998 roku? Pojawiły się informacje, że w okolicy miejsca znalezienia zwłok funkcjonował nielegalny dom publiczny. Czy to możliwe, że była tam przetrzymywana i wykorzystywana? Jaki jest związek między Złotoryją a Międzybrodziem, czy też Żywcem? Kto wysłał kartkę do rodziców Agnieszki już po jej śmierci? Czy zrobił to morderca?
Rodzina zastanawiała się, czy Agnieszka mogła dłuższy czas przebywać w Międzybrodziu, ale po odnalezieniu zwłok kobiety NN policjanci pokazywali mieszkańcom szkic z jej podobizną i nikt dziewczyny nie kojarzył. Mogła więc przyjechać tam na imprezę sylwestrową, w trakcie której jej towarzysze zabawy odebrali jej życie. Być może więc do zbrodni doszło w jednym z domków w Międzybrodziu, a ciało zostało później przeniesione na posesję, na której morderca wiedział, że nikt nie przebywa. Zwracamy się więc z ogromną prośbą przede wszystkim do mieszkańców Międzybrodzia Bialskiego, Żywca, Bielska Białej i okolicy. Czy ktoś pamięta Agnieszkę z tamtego okresu? Czy ktoś wie, gdzie przebywała od sierpnia do grudnia 1998 roku? Zwracamy się również do znajomych Agnieszki ze Złotoryi i okolicy. Być może wiedzą o jakichś powiązaniach Agnieszki z Żywcem. Być może ktoś z Państwa dysponuje jeszcze zdjęciami Agnieszki lub mógłby podzielić się z policją wiedzą na temat zaginięcia i zabójstwa Agnieszki Wójtowicz. I tym apelem kończę dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że sprawa zabójstwa Agnieszki Wójtowicz zostanie wkrótce rozwiązana. Jeśli posiadają Państwo jakąkolwiek wiedzę, która będzie mogła przyczynić się do wykrycia sprawcy, bardzo proszę o skontaktowanie się ze mną, z Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach lub z najbliższą jednostką policji. Bardzo dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Trzymajcie się ciepło i uważajcie na siebie. Cześć!